Zaczynamy nasz 8. festiwal Wołodia pod Szczelińcem. Mam nadzieję, że z czasem będzie Państwa więcej. Ja nazywam się Artur Barciś i przyjechałem tu specjalnie, żeby stanąć z boku. Dlatego, że tu na środku będą występowali prawdziwi artyści. Dziękuję. Ja specjalnie tak podkreślam, jak się nazywam. Nawet sobie zostawiłem plakietkę tutaj, która mi tu wisi na szyi z napisem artysta i moje imię i nazwisko. A to wszystko dlatego, że jak przechodzę ulicą, dzisiaj byłem w Radkowie, to też właśnie za plecami słyszałem zupełnie inne nazwisko. I to też było o mnie. Więc tak na wszelki wypadek będę się co jakiś czas przedstawiał, żeby Państwo nie zapomnieli, że nazywam się Artur Barciś. Bardzo dziękuję. Brawa są bardzo mile wskazane. My uwielbiamy brawa, a ci artyści, którzy za chwilę przed Państwem wystąpią, po prostu ubóstwiają oklaski, bo to jest dowód na to, że się podobali. A nawet jak się nie bardzo będą podobali, to też zachowajcie się grzecznie i bijcie brawo. Chociaż jestem pewien, że będą się podobali bardzo, bo są wspaniali. Drodzy Państwo, dlaczego akurat Włodzimierz Wysocki, a no pewnie tu już 7 razy było to mówione, ale ja to jeszcze raz powtórzę. Są artyści nieśmiertelni. Jest ich niewielu, ale tacy, którzy przechodzą do historii na zawsze. Za 1000 lat będzie się słuchało Włodzimierza Wysockiego i za 1000 lat będzie się śpiewało jego piosenki. I to, że my dzisiaj tutaj śpiewamy piosenki Włodzimierza Wysockiego albo piosenki inspirowane jego twórczością, to jest dowód na to, że to był artysta absolutnie wybitny, taki jak, nie wiem, moja ukochana Edith Piaf. Prawda, że Edith Piaf też będziemy słuchali za 1000 lat. I dlatego Włodzimierz Wysocki. Dla mnie szczególnie to jest ważne, bo Włodzimierz Wysocki pisał piosenki, których teraz się już nie pisze. Nie ma już takich piosenek, w których jest dramat, w których jest treść, w których jest na końcu fantastyczna puenta, które są i zabawne, i dają do myślenia. Czyli mają treść, są małymi dramatami. Dlatego tak się cieszę, że te piosenki żyją cały czas i będą tutaj dzisiaj pod Szczelińcem w Radkowie śpiewane i w Gajowie. Drodzy Państwo, ja już nie przedłużam, tylko powiem na wszelki wypadek, tak, dlaczego tak się przedstawiam, no to jest jednak ważne, bo na przykład jak był serial Miodowe Lata, pamiętacie Państwo taki serial, to gdzie się nie pojawiłem, to za plecami słyszałem ten Norek do kanału! Albo jakaś pani przechodziła obok i mówię tak, Norek na górę! Albo tacik na górę! Coś takiego. Potem jak zaczął być bardzo popularny serial Rancho, nie wiem, czy Państwo oglądaliście serial Rancho, oglądaliście, no to niektóre panie, jak przechodziłem obok, to spluwały na mój widok, że taka swołocz się narodziła na tym świecie. A potem jednemu facetowi taki trochę podpity się wszystko pomieszało, podszedł do mnie i tak, Norek, ale się z ciebie szuja zrobiła. Drodzy Państwo, więc jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Dzwońcie do znajomych, że tu jest taka fantastyczna impreza, niech przychodzą, posłuchajcie, bądźcie z nami, uczestniczcie w tym święcie ku czci Włodzimierza Wysockiego. A teraz zapraszam na estradę dyrektora Ośrodka Kultury, pana Marka Kusiakiewicza, dzięki któremu między innymi to wszystko się tutaj już 8 raz odbywa. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Troszkę za dużo powiedziane, bo to nie tak do końca jest, że to jest moja zasługa. Zasługą tego, że my tu jesteśmy po raz 8, to tak naprawdę są fundusze unijne, jest burmistrz miasta i gminy Radków, pan Jan Bednarczyk, który pilotuje cały ten worek pieniędzy unijnych i rozdziela odpowiednio. I między innymi gros tej kasy trafił na wspaniały festiwal Wołodia pod Szczelińcem, który dzięki temu będzie się odbywał na pewno przez najbliższe 5 lat jeszcze. Więc tą 10 pewnie osiągniemy. Burmistrza z nami nie ma, udziela ślubu w Karłowie. Będzie, no takie obowiązki jakby nie było. Ślub też między innymi, dokładnie ślub ważniejszy.
Dojedzie do nas około godziny 17.30, 18.00. Czyli będzie. Czyli będzie. Proszę Państwa, jest mi niezmiernie miło Państwa powitać tutaj, w tej uroczym sołectwie Gajów w gminie Radków. Mam nadzieję, że dojedzie nas tu jeszcze znacznie więcej publiczności, bo utwory Włodzimierza Wysockiego to jest coś innego na pewno niż ten cały, ciężko powiedzieć ze sceny, chłam, który nas zalewa w tej chwili. Różnego rodzaju piosenki, pioseneczki, a tutaj mamy do czynienia z prawdziwą kulturą przez duże K i bardzo wysoką kulturą. Domyślam się, że mówi Pan nie tylko o piosenkach. Nie tylko, dokładnie, bo widzowie też kulturalni, to widać, słychać, także proszę Państwa, ten festiwal, jak już mówiłem, jest po raz 8. Jeszcze 2 lata będziemy mieli 10. rocznicę festiwalu. Ale nie byłoby tego festiwalu, gdyby nie jeden człowiek. Janusz Kasprowicz. Janusz, chodź na scenę. Bo ten festiwal to jest tak naprawdę jego pomysł. To on chodził, zaglądał do gminy Radków z tej, z drugiej strony. Aż w końcu udało się zrobić coś tak ogromnego jak ten festiwal. I coś, co oprócz tego dnia ma jeszcze dzień wcześniejszy, piątkowe koncerty w Zaułku Kultury, to już tradycja, chociaż dopiero 3-letnia. Ja już nie marudzę Państwu, oddaję głos Januszowi, niech on pomarudzi Państwu trochę jeszcze. Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. Kochani, wiele znajomych twarz widzę gdzieś tam po koncertach w Polsce, które... Postaram się z Wami z wszystkimi przywitać podczas festiwalu, ponieważ dzisiaj nie będzie koncertował projekt Wolodia i będę miał czas dla Was, a bardzo chętnie chciałbym z Wami porozmawiać osobiście. Drodzy Państwo, rozpoczynamy 8. edycję festiwalu. Tak, można bić brawo, a ja pomyślę, co miałem powiedzieć w dalszej kolejności. Odbył się dzisiaj rano konkurs, jak zwykle, jak co roku, w Gminy Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. I drodzy Państwo, troszeczkę inną formę w tym roku festiwalu, to znaczy kolejność. Chodzi o to, że zawsze wręczaliśmy nagrody na początku festiwalu z uwagi na to, iż jak wspomniał pan Marek Kusiakiewicz, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, iż musi ślubu udzielić pan burmistrz, także przywita tutaj do nas około 18 i wtedy oficjalnie wręczymy nagrody laureatom. Ale ja ogłoszę te wyniki teraz z uwagi na to, iż mogliby zwycięzcy, laureaci przygotować się, ponieważ będziemy w międzyczasie mogli ich podziwiać ze sceny. Także drodzy Państwo, jury w składzie. Jan Kontrak, przewodniczący jury, Antoni Muracki oraz moja skromna osoba, przyznało następujące nagrody. 3. miejsce zajął pan Andrzej Milian. 2. miejsce Jakub Hucki. 1. miejsce Artur Gancarz. W międzyczasie wymienione osoby będą koncertować w takiej kolejności, jaką wymieniłem, czyli od 3. miejsca. Tutaj pan Artur, gwiazda dzisiejszego wieczoru. Jeszcze będzie... raz powiesz, gwiazda i cię walnę. No to będę musiał się przygotować na ciosy. A, jakiś bokser może też się pojawi. Dobrze, ja oddaję głos mistrzowi ceremonii, pan Artur. Proszę prowadzić. Dziękuję ci, Januszu. Ja tylko dodam, że gdyby nie Janusz, mnie też by tutaj nie było, bo to on mnie namówił, żebym przyjechał tutaj na ten festiwal. Spotkaliśmy się na takim podobnym festiwalu we Włodawie i właśnie mi opowiedział, że tutaj jest taka fantastyczna impreza. Ja mówię, przyjeżdżam. I to właśnie dzięki Januszowi. Bardzo ci dziękuję. Tylko proszę ci, nie nazywaj mnie gwiazdą, bo ja gwiazdą nie jestem. Ja jestem aktorem, który czasem coś tam gra. Dobrze. Ja jeszcze zapomniałem, ponieważ ja jeszcze jeden utwór obiecałem, tak? No właśnie, miałeś zaśpiewać utwór, bo okazja szczególna. Jasne. Proszę tutaj Stasia Marińczynko, żeby
Projekt Wolodia nie gra dzisiaj, ale jeden utwór chciałbym wykonać. Ze szczególnej okazji.